Jak rozwinie się Wasza relacja? Zapraszam do wróżby orakel miłosny z kart Lenormanda. Kochani widzowie, dzień dobry, dobry wieczór. Mam nadzieję, że zaczynacie dobrze weekend. Dziękuję za Waszą obecność i proszę Was, kochani, o nowe subskrypcje, jeśli jesteście tutaj pierwszy raz na moim kanale. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a wtedy dostaniecie codzienne moje filmiki z wróżbami za darmo. Dla Was wróżby kolektywne, miłosne, horoskopy, rytuały, karty na tydzień, karty anielskie, dużo różnych rozkładów rozmaitych, więc zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Oczywiście proszę Was bardzo, bardzo serdecznie o komentarze, piszcie, czy karty, czy te wróżby z Wami rezonują. Dawajcie mi lajki, oczywiście z tym kciuczkiem w górę i zapraszam Was również na wróżby indywidualne, które możecie nabyć, kochani Państwo, poprzez e-mail. Mój adres e-mailowy umieszczam w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. Zapraszam, piszcie do mnie e-maile. Przepraszam, a ja podam Wam warunki takich wróżb indywidualnych, które są dokładniejsze niż te tutaj kolektywne, bo odbywają się za pomocą Waszych dat urodzenia, zdjęć i konkretnych pytań do kart o Waszych problemach. Kochani, tyle tutaj wstępu, a teraz zabieramy się do pracy. Jak rozwinie się Wasza relacja? Używam dzisiaj, kochani Państwo, dwóch talii tarota. Dla grupy pierwszej, Dreaming Way, Lenormand karty. To są moje nowe karty, które przyszły dzisiaj pocztą. I zobaczymy, kochani, jak ta talia Lenormanda się dzisiaj zaprezentuje. I oczywiście naszą już znaną talię Lenormanda, włoskiego artysty. Wybierzcie sobie albo talię, albo grupę. Tutaj jeszcze dodałam przedmiocik. Pierwsza grupa, kamień z aniołkiem niebieskim. Druga grupa, kamień z pszczółką Mają. Wybierzcie sobie albo talię, albo przedmiot, który Was przyciąga. I zaczynamy oczywiście od grupy pierwszej. Jak rozwinie się ta relacja? Aniołek niebieski. Jak rozwinie się ta relacja? Powiedzcie karty, jak rozwinie się ta relacja? Jak rozwinie się ta relacja? Powiedzcie karty, jak rozwinie się ta relacja? Jak rozwinie się ta relacja? Ciężko, kochani. Tutaj mamy wieżę. Nie wiem, czy jakaś awantura u Was wybuchła, czy coś się zawaliło. Po prostu są tylko ruiny tej relacji. Nie ma nic. Trzeba budować od zera, ponieważ jest tylko ruina tego związku. Nie ma nic. Była być może awantura, coś krachnęło, szczeliło, rozwaliło wszystko. Szczury, same straty. Same straty w tej relacji. Pasożyty, które wyżarły, zniszczyły wszystko. Tutaj mężczyzna, o którego pytacie, znaczy osoba ukochana, o którego pytacie, patrzy na drzewo. Czyli chce wyleczyć tą beznadziejną sytuację dzisiejszą. Chce wyleczyć, wzmocnić kontakty
komunikować z Tobą, uzdrowić wszystko to, co jest między Wami chore, co umarło, co się zawaliło, co jest tutaj po prostu zniszczone, zepsute. Także On by chciał to uleczyć, owszem. Tutaj były jakieś frustracje, jeśli chodzi o Wasze spotkanie, o przyjazd, o podróż. Były frustracje, być może dyskusje, kłótnie, niepokój, lęki. I to spotkanie Wasze nie doszło do skutku. Podróż, którą zaplanowaliście, czas jakiś, nie wiem, razem, nie doszło do skutku i są teraz blokady. Mountains, czyli góry. Blokady, ciężka praca nad tym związkiem, mozolna, problemy, które przytłaczają Was. Jakby to spotkanie, które nie doszło do skutku, przytłacza Was, przeciąża, robi jakiś balast, że ta relacja w tej chwili nie istnieje. Czyli jak potoczy się ta relacja? Raczej nie potoczy się w ogóle pozytywnie, ponieważ są za duże blokady, jest oziębłość, jest awantura, jest frustracja, nie ma spotkania, spotkanie jest odwołane, są szkody, pasożyty, szczury, są lęki, tak? Są lęki, że po prostu tutaj nie dojdzie do spotkania znowu, że jest za dużo problemów, które Was przygniatają, za dużo mozolnej pracy, która Was przeciąża. Także ta relacja nie rozwinie się pozytywnie. Nie widzę tutaj dobrego rozwoju przez najbliższy czas. Niestety, bardzo mi przykro. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Grupa druga wybrała pszczółkę. Zapraszam. Jak rozwinie się ta relacja? Powiedzcie karty, jak rozwinie się ta relacja? Powiedzcie karty, jak rozwinie się ta relacja? Powiedzcie karty, jak rozwinie się ta relacja? Tak, tutaj mam jakiś nowy rozdział, jeśli chodzi o związki, rozmowy, które są konieczne, wyjaśnienie spraw, które są nieklarowne. Wow, i jest, wow, okej. Ta relacja też nie rozwinie się po Waszej myśli. Wy pragniecie związku i stabilizacji, natomiast tutaj jest fałsz i zdrada i egoizm. Czyli osoba, o której myślicie, jest fałszywa, egoistyczna, nie pokazuje uczuć, nie pokazuje tutaj swoich zamiarów, planów, nie mówi o swoich odczuciach, uczuciach do Ciebie. Wy chcielibyście nowego rozdziału Waszej relacji i rozmów. Rozmów o tym, co się być może tutaj fałszywego stało, może zdrada. Jakieś sprawy są między Wami na pewno niejasne, zagmatwane, ciężkie, które zatruwają Was negatywne myśli, płacz, rozpacz, rozczarowanie. Chcielibyście to wyjaśnić, by nastała znowu stabilizacja w związku. Natomiast ta stabilizacja nie będzie tak od razu tutaj widoczna, ponieważ, znaczy nie jest widoczna, ponieważ jest fałsz, jest ukrywanie uczuć, jest maskowanie się, jest jakaś fałszywa gra, egoizm, być może toksyczny partner, który wykorzystuje, który chce tutaj czerpać tylko korzyści z tego związku, więc nie ma szczerości. Nie widzę tutaj, ponieważ jest za dużo fałszu, kłamstwa, nieuczciwości, maskowania się. Nie widzę tutaj również dobrego rozwoju tej relacji. Niestety, bardzo mi przykro. Wy pragniecie tego, natomiast tutaj osoba, którą pytacie, nie gra z Wami w otwarte karty. Nie jest szczera, nie pokazuje swoich uczuć, tylko coś gra. Być może nawet jest dwulicowa i gra na dwa lub trzy fronty. Także uwaga, karty Was dzisiaj ostrzegają. Bardzo mi przykro, ale dzisiaj dwie grupy, które wyszły raczej w negatywie. Ale pomimo to życzę Wam dobrego weekendu i zobaczymy się jutro na lustrze. Zapraszam do usłyszenia już wkrótce.